Podczas niektórych danych na szkoleniu, słuchajcie. Także tego typu pozycje są bardzo interesujące i niektóre są proste do wykonania, inne nie. Jedne są prostsze, drugie są bardziej trudniejsze. Tutaj sytuacja jest w miarę klarowna. Mimo tego, że jest dopiero 6 minut po publikacji danych, zobaczcie, czyli mamy do czynienia z pierwszymi minutami. Ja będę dalej na kursie pokazywał w części profesjonalnej. Kiedy wchodzić jeszcze pewniej, żeby to było, słuchajcie, bo teraz jest taka duża zmienność, że wykres może odwrócić spokojnie do tych poziomów i nie będzie to błąd, po prostu jest to duża zmienność, tak? Natomiast ja widzę, że jest duży napór sprzedawców, także w zgodzie z tym, co pokazuje dynamika cena. Jak masz doświadczenie, to już wiesz, że z tego punktu za chwilę będzie kolejny skok tutaj albo jeszcze niżej, i znowu będzie takie zachowanie, z jakim mamy do czynienia teraz, i w ten sposób ja nazywam to e, transzami czy rundami wejścia w rynek sprzedawców. Patrzcie, on się kłóci teraz na tym samym poziomie i za chwilę będzie motyw, kiedy rynek tąpnie do tego poziomu i znowu się będzie kłócił z tym poziomem. Kłócił to znaczy pracował na tym poziomie bardziej, tak? Najważniejsze jest to, że jak wchodzisz w rynek na danych, czy kiedykolwiek tak naprawdę wszedłeś w rynek tutaj, to ta pozycja nie znajduje się tutaj po trzech sekundach, bo to oznacza wtedy, że źle transakcja w ogóle została wykonana, albo w nie najlepszym momencie, czasami nieźle, ale moment nie był najlepszy, czyli źle dynamika ceny przykładowo była odczytana. Tutaj zobaczcie, właśnie dzieje się to, o czym mówię, to znaczy z tej, z tego, z tej pracy, w tym obszarze, który zaznaczyłem, rynek wykonał zejście kolejnych powiedzmy 5 punktów i znowu teraz pracuje w tym obszarze. Teraz. To, że wykonał 5, a nie 15 punktów zejścia w dół w jednym ruchu też ma swoje znaczenie, chociaż dalej on pnie się w dół. Wszystko to mi mówi dokładnie o tym, jaki jest napór sprzedawców, ile ten wykres dalej będzie spadał. Czy on będzie spadał 15 punktów, czy 50? Zobaczcie, czyli wykonał powiedzmy na przestrzeni pół minuty takie zejście i znowu sobie pracuje. I teraz porównamy to z kolejnym zejściem, jakie będzie duże, jakie będzie głęboki ten napór sprzedaży. Czyli będzie to mówiło o tym, czy będziemy trzymać tego typu transakcję, czy będziemy ją oddawać, czyli zamykać zyskiem. W tym momencie, w skrócie, patrzcie, stoi, opłaca się trzymać. Jeżeli on stoi na minimalnych wartościach, to znaczy, że jeszcze tąpnie za chwilę i zamkniemy wtedy tą transakcję z zyskiem. Po tym, jak wykona się na danych, no właśnie, ile byśmy szukali na danych, słuchajcie, tutaj zysku. To też jest istotne, bo niektórzy szukają, nie wiem, 200 punktów, nigdy ich nie znajdują, tak? Ups, ktoś do mnie dzwoni. Sorry, także mamy tutaj możliwość co najmniej kilku punktów do odebrania. Także będziemy celowali przykładowo w 35-50 punktów na tych danych. Zobaczcie, kolejna runda, za chwilę dojdzie do kolejnego tąpnięcia. Natomiast jeżeli dojdzie do zbyt dużego odejścia do góry, grając wolumenem kilku dużych lotów, często opłaca się to zamknąć na zero, żeby nie ryzykować wejściem na minus 2-5 tysięcy do tyłu. Tak jak w tym momencie, także za chwilę do tego nawiążemy, tak, albo ja spauzuję, czy możliwe, że zamknę tą transakcję. Na wideo, słuchajcie, rzadko nagrywam tego typu przykłady, teraz akurat prowadzimy takie szkolenie, czy na żywo, jak trafiają się, jak prowadzimy szkolenie i są takie przykłady, to wchodzimy czasami w rynek, żeby pokazać, jak... Rozgrywany jest rynek na żywo, natomiast z reguły wolę się sam skupić z transakcją, nie nagrywam tego typu filmu wideo. Chociaż w kursie publikacje danych mamy tego typu właśnie przykłady transakcji nagrane w ciągu ostatnich lat, czy lata temu, jak głównie właśnie zajmowałem się tym na rynku. przeciągu dnia patrzę tutaj, żeby zamknąć tą transakcję. Słuchajcie, zamkniemy ją teraz na minimum, czy jak będzie spadała, wybierzemy odpowiedni moment, żeby zamknąć ją z jak największym zyskiem. I dalej kurs pewnie będzie spadał. Ok, zamknij zlecenie. E, także tutaj było około 2 czy 3 tysięcy na plusie.